prosimy o wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych i innych urządzeń. Przypominamy, że w sali obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania podczas koncertu. Życzymy Państwu miłych wrażeń artystycznych. Ladies and gentlemen, welcome to Nowa Miodowa. We kindly remind you to turn off or mute your mobile phones and other devices. Taking pictures, filming and recording is strictly forbidden during the concert. We wish you a pleasant artistic experience. Dzień dobry Państwu, bardzo miło powitać Panie i Panów na koncercie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego Centrum Edukacji Artystycznej. Słowa powitania kierujemy do osób, które zaszczyciły swą obecnością dzisiejszy koncert. Od kilku lat miejscem prezentacji młodych artystów jest Nowa Miodowa, siedziba Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Miejsce ze względu na absolutnie niepospolite walory wizualno-użytkowe jest wspaniałą edukacyjno-muzyczną wizytówką stolicy. Dyrektorem jest pani Iwona Waga-Parafiniak. Prócz słów powitania, na jej ręce skierujemy serdeczne podziękowanie za życzliwość, za zaangażowanie, z jakimi spotykamy się każdego roku podczas przygotowań i trwania koncertu laureatów. Bardzo dziękujemy, witamy serdecznie. Witamy panią Agnieszkę Hejduk-Domańską, wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witamy pana doktora Zdzisława Bujanowskiego, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Witamy pana Maksymiliana Bylickiego, doradcę Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, założyciela Centrum Edukacji Artystycznej. Słowa powitania kierujemy do dyrektorów szkół muzycznych i jurorów konkursów muzycznych Centrum Edukacji Artystycznej. Serdecznie witamy oczywiście najbliższych młodym artystom, którzy zaszczycili swą obecnością dzisiejszy koncert. Myślimy o mamach, myślimy o rodzicach szeroko rozumianych, babciach, dziadkach, jeżeli są obecni. Witamy ich bardzo serdecznie. I oczywiście szczególnie serdecznie witamy laureatów konkursu, których będziemy dzisiaj mogli podziwiać i oklaskiwać. Witamy wszystkich Państwa raz jeszcze bardzo ciepło. Pozwolą Państwo na krótkie przypomnienie. Ogólnopolski konkurs jest organizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej. Biorą w nim udział uczniowie wszystkich specjalności muzycznych, publicznych i niepublicznych szkół muzycznych drugiego stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych drugiego stopnia. Uwzględniono także zespoły rozrywkowe, jazzowe i ansamble muzyki dawnej. Konkurs jest organizowany w cyklu trzyletnim dla poszczególnych specjalności i zespołów. Celem tego ważnego i trudnego konkursu jest wyłonienie i promocja szczególnie uzdolnionych, wybitnych młodych muzyków, uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia. Szanowni Państwo, przed koncertem nastąpi ceremonia wręczenia dyplomów i nagród laureatom. Bardzo prosimy na scenę pana dyrektora. Prosimy oczywiście również o zabranie słów, o kilka refleksji. Pana dyrektora Zdzisława Bujanowskiego, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Prosimy też panią Hejduk-Domańską, wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy na scenę.
Szanowni Państwo, tak nawiązanie do wywiadu, który będzie publikowany w Szkole Artystycznej Centrum Edukacji Artystycznej, który został przeprowadzony przez panią profesor Katarzynę Sokołowską z panią doktor Aleksandrą Szwedkowską. No, należy stwierdzić, że wybitni muzycy, tacy jak pani Wanda Wiłkomirska, uważają, że jeśli chodzi o koncerty, to koncerty są po pierwsze nieuniknione, po drugie stanowią taki sposób rywalizacji, a rywalizacja jest niezbędna do tego, ażeby kształcić muzyka. Uważa także, że konkursy umożliwiają właściwe poruszanie się na scenie, powodują rywalizację, która jest nieunikniona w szkołach muzycznych, powoduje możliwość walczenia z tremą, powoduje również to, że możemy nauczyć się, jak można grać z adrenaliną. Uważa również, że konkursy stanowią taką nieodłączną zachętę dla młodych uczniów po to, żeby podnosili swoje kwalifikacje. Uważa również, że konkursy powinny być bardzo transparentne i uczciwe, czyli transparentne w odniesieniu do oceny jury i do i generalnie jeśli chodzi o werdykt. Ja tutaj chciałbym zapewnić Państwa, że jeśli chodzi o kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego Centrum Edukacji Artystycznej, to właśnie jest to taki konkurs, który jest sprawiedliwy, który jest skierowany dla najlepszych i który jest transparentny. Dlatego też pozwólcie Państwo, że skieruję swoje słowa do naszych szczególnych gości dzisiaj, a mianowicie do laureatów konkursu muzycznego CEA, bohaterów dzisiejszego spotkania, którzy będą dzisiaj grali z orkiestrą towarzyszącą Symfonią Juventus. I należy rzec, że jeśli chodzi o naszych laureatów, to można powiedzieć, że tak grają w sposób rewelacyjny i piękny, że można stwierdzić, że niejednokrotnie w zasadzie są już gotowymi muzykami, ponieważ grają trudne programy z taką swadą i tak pięknie, że uważam, że dzisiaj pokażą to, na co ich stać i to, co potrafią. Chciałbym również złożyć w tej sytuacji, w tej chwili i w tym momencie, chciałbym złożyć gorące podziękowania na ręce pana dyrektora Piotra Barona, dzięki którego życzliwości jest możliwość, ażeby ci młodzi ludzie dzisiaj grali wspólnie z towarzyszącą orkiestrą Symfonia Juventus. Dzięki pomocy panu dyrektorowi dla tych młodych ludzi to jest ważny kolejny krok, jeśli chodzi o rozwój i myślę, że znakomicie sobie z tym poradzą. Dziękując za to wszystkim najpiękniej, chciałbym również podziękować członkom jury za pracę, za wyłonienie laureatów i myślę, że te nagrody, które zostały przyznane, w jakiś przynajmniej sposób będą adekwatne do wysiłku, który młodzi ludzie złożyli. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja tylko w uzupełnieniu i dodam do wypowiedzi pana dyrektora, że jestem niezwykle z was dumna. Jestem bardzo dumna jako organ prowadzący, reprezentant organu prowadzącego, że uczycie się muzyki, że dajecie nam taką wspaniałą radość, że koncertujecie. Konkursy jak to konkursy, wiadomo, to jest tu i teraz. Natomiast cały proces edukacyjny, który obserwujemy i bacznie się przyglądamy i doskonalimy po to, żebyście jak najwięcej się nauczyli i żebyśmy wspólnie czerpali od siebie inspiracji. Nauczyciele,
od uczniów i uczniowie od nauczycieli. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję już z góry za ten koncert i za ten trud, za pracę, a przede wszystkim też za pracę i trud nauczycielom, rodzicom, mamom, dziadkom i wszystkim opiekunom. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy za dobre, krzepiące słowa. Szanowni Państwo, ceremonia wręczenia nagród i dyplomów. Będziemy wyczytywali nazwiska w poszczególnych kategoriach od trzeciego do pierwszego albo do Grand Prix, jeśli przyznamy Grand Prix miejsca, i bardzo prosimy laureatów o pojawienie się na scenie i odebrania tych honorów. Kategoria klawesyn. Trzecie miejsce Joanna Liwo, Szkoła Muzyczna drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku, Wrzeszczu. Drugie miejsce Dymitr Szostak, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krakowie. Pierwsze miejsce Yang Ji Park, Państwowa Szkoła Muzyczna drugiego stopnia imienia Józefa Elsnera w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Grand Prix Estera Laskowska, Szkoła Muzyczna drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku, Wrzeszczu. Kategoria flet. Trzecie miejsce. Pola Żążewska, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie. Drugie miejsce Sara Prusińska, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Henryka Wieniawskiego w Łodzi. Pierwsze miejsce Marcin Kosiorowski, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna drugiego stopnia imienia Mieczysława Karbowicza w Krakowie. Grand Prix Maria Sujka, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach. Kategoria obój. Trzecie miejsce Franciszek Lużyński, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Drugie miejsce Maria Pawlik, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Pierwsze miejsce Kinga Bespalko, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Mieczysława Karłowicza w Krakowie. Grand Prix Małgorzata Cieszko, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej. Kategoria harfa. Trzecie miejsce. Zofia Budzanowska, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Drugie miejsce. Kalina Nowaczek, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Pierwsze miejsce Ligia Nowak, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Grand Prix Gabriela Dudziak, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej. Kategoria śpiew. Trzecie miejsce. Aleksandra Gołąbek, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Ludomira Różyckiego w Gliwicach. Drugie miejsce Aleksandra Dzieńska, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni. Pierwsze miejsce Bartłomiej Mazurek, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Grand Prix Szczepan Szostok, Diecezjalna Szkoła Muzyczna drugiego stopnia w Gliwicach.
Kategoria perkusja. Trzecie miejsce. Natan Supeł, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie. Drugie miejsce Paulina Pietras, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pierwsze miejsce Amelia Salum, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. W kategorii perkusja Grand Prix nie przyznano. Kategoria duety fortepianowe. Trzecie miejsce. Mikołaj Plak, Justyna Żołnacz, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie. Drugie miejsce Martani Piano Duo, Martyna Walusiak-Cybulska, Anna Urzędowska, Państwowa Szkoła Muzyczna drugiego stopnia imienia Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Pierwsze miejsce Prokosz Piano Duo, Jehuda Prokopowicz, Eryk Koszela, Państwowa Szkoła Muzyczna drugiego stopnia imienia Władysława Żeleńskiego w Krakowie. W tej kategorii Grand Prix również nie przyznano. Kategoria Zespoły Muzyki Dawnej. Trzecie miejsce. Zespół Agnieszka Franas, Krzysztof Truskowski, flety podłużne, Kacper Krasnopolski, klawesyn. Państwowa Szkoła Muzyczna drugiego stopnia imienia Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Drugie miejsce zespół Barbara Głogowska, Jagoda Siekierska, flety traverso, Iwona Ciastoń, klawesyn. Państwowa Szkoła Muzyczna drugiego stopnia imienia Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Pierwsze miejsce zespół Joanna Parzyk, flet Oliwia Królczyk, skrzypce Maja Pisek, wiolonczela, Agata Bomik, klawesyn. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej.
i Grand Prix zespół Kacper Kubica, skrzypce, Krzysztof Wydra, pozytyw, zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku Białej. Kategoria zespoły jazzowe, trzecie miejsce. Zespół Rafał Łukasik Trio, czyli Rafał Łukasik gitara, Krzysztof Panek kontrabas, Mikołaj Mańkowski perkusja. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Drugie miejsce zespół 50-50, czyli 50-50. Zuzanna Wajdzik, śpiew, Hanna Derej, fortepian, Piotr Golec, kontrabas, Igor Skwarczyński, perkusja, Antonina Golec, saksofon altowy, Tymon Okolus, puzon. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku Białej. Pierwsze miejsce, zespół Danek Panek Mańkowski, czyli Dominika Danek śpiew, Krzysztof Panek kontrabas, Mikołaj Mańkowski perkusja. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Grand Prix, zespół Jazz Cats, Kosma Góra gitara basowa, Mikołaj Mańkowski perkusja, zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Mateusz Tomiak gitara elektryczna, zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Grażyny Bacewicz w Koszalinie. Grand Prix Jazz Cats. Jazzujące koty zostają na scenie. Dużo było słowa, więc będzie w pewnym sensie przerywnik muzyczny, ale to są laureaci, o których opowiemy po ich występie. Bardzo dziękujemy pani dyrektor, panu dyrektorowi. Raz jeszcze gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom, nie tylko tym, którzy występują dzisiaj, również tym nagrodzonym, także tym, którzy przystąpili do konkursu, niełatwego przecież, i nawet zajęcie dalszego miejsca jest mimo wszystko swego rodzaju nobilitacją, że w takim konkursie brali udział przed nimi wszystkimi wielkie kariery, mamy taką nadzieję. Koty jazzujące w dwóch utworach Chica Corea i Mateusza Tomiaka. Bliżej o zespole czy o utworach, które grają po ich występie. Prosimy bardzo.
Wystąpili laureaci Grand Prix zespół Jazz Cats. W fazie konkursowej zespół wystąpił w nieco innym składzie niż dzisiaj, a to z tej racji, że jedna z osób została niedysponowana, troszkę zachorowała. W fazie konkursowej zespół grał w składzie Kosma Góra gitara basowa, Mikołaj Mańkowski perkusja, zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Mateusz Tomiak na gitarze elektrycznej, zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Grażyny Bacewicz w Koszalinie. Dzisiaj zamiast Mikołaja Mańkowskiego wystąpił Franciszek Gańko. Warszawa pięknie współpracuje z Koszalinem, ale w fazie konkursowej występowali w konkursie właśnie jako reprezentacja szkoły na ulicy Bednarskiej. Nauczyciel prowadzący Andrzej Święs. Wykonali dwa utwory. Jeden kompozycja Chicka Corea, drugi Mateusza Tomiaka, czyli gitarzysty elektrycznego w tym zespole. Chick Corea, amerykański pianista jazzowy, kompozytor, jeden z pionierów kierunku określanego mianem fusion.
Według krytyków jazzowych żaden muzyk nie wykorzystał koncepcji fusion z taką różnorodnością, inteligencją oraz nieskazitelnym smakiem jak Chick Corea. Amerykański magazyn Down Beat nazwał Corea najbardziej różnorodną i nieprzewidywalną postacią w jazzie. 11. album Chicka Corea, album koncepcyjny, został zainspirowany powieścią Lewisa Carrolla Alicja w Krainie Czarów. To przykład fuzji jazzu i rocka progresywnego. Album koncepcyjny to pojęcie ujmowane raczej intuicyjnie. Najogólniej można stwierdzić, że utwory zawarte na płycie tworzą całość pod względem literackim lub muzycznym i są skupione wokół pozamuzycznego tematu. Wszystkie utwory skomponował Chick Corea, tytuł albumu The Mad Hatter, Szalony Kapelusznik. Na stronie pierwszej pozycja numer 4 nosi tytuł Humpty Dumpty. Autorem drugiego utworu jest młody kompozytor związany z Koszalinem, o czym wspominaliśmy, laureat Nagrody Prezydenta tego miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Mateusz Tomiak, gitara elektryczna i kompozycja sprawia wrażenie człowieka niezwykle fantazyjnego. Po odebraniu nagrody stwierdził na Facebooku, że jest trochę podjarany, zachęca, by słuchać super wykonów, a o swym recitalu dyplomowym napisał, że oprócz typowego jazzowo-fusionowego rollercoastera będzie można usłyszeć ostrą, klasyczną siekankę na gitarę klasyczną. Nieszablonowy artysta, ciekawy człowiek, no i świetnie zapowiadający się kompozytor. Tytuł jego utworu, którego słuchaliśmy, Crystal Balls. Za chwileczkę następni zwycięzcy Grand Prix. Zespół muzyki dawnej, skład zespołu, Kacper Kubica skrzypce, Krzysztof Wydra pozytyw, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, nauczyciel prowadzący dr Urszula Jasiecka-Bury. W programie utwór Georga Friedricha Händla i Daria Castello. Georg Friedrich Händel, postać oczywiście powszechnie znana, kompozytor niemiecki, późny barok, także narodowy kompozytor Wielkiej Brytanii, zaliczany do najwybitniejszych twórców swego czasu. Jego sonaty, posłuchamy jednej z nich, należą do podstawowego repertuaru barokowej muzyki skrzypcowej, a niektóre z nich są zaliczane do najsłynniejszych utworów repertuarowych swoich czasów. I Dario Castello, włoski kompozytor, instrumentalista, działał w Wenecji na początku XVII wieku. Bardzo niewiele wiemy o nim dzisiaj, ale w XVII wieku jego dzieła były częściej publikowane niż utwory Szekspira. Prowadził własny zespół muzyków grających na instrumentach dętych, grał w kapeli Doży około 1625 roku. Stał na czele instrumentalistów kapeli Bazyliki Świętego Marka. Był autorem dwóch zbiorów sonat obejmujących łącznie 29 utworów na różne zestawy instrumentów. Przyczynił się do rozwoju formy sonaty, którą ujmował jako wieloczęściowy cykl. Utwory cechują się bogatą inwencją melodyczną, znajdziemy w nich krótkie, wirtuozowskie ustępy na różne instrumenty, jako jedne z pierwszych. Mają też oznaczenia tempa niektórych części. Po występie zespołu muzyki dawnej posłuchamy także klawesynistki Estery Laskowskiej. Estera zdobyła również Grand Prix. Estera Laskowska, nauczyciel prowadzący, profesor doktor habilitowana Małgorzata Skotnicka, Szkoła Muzyczna II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku, Wrzeszczu. Również dwa utwory. Pozostaniemy w epoce baroku. Tworzył w tym czasie kompozytor francuski Jean-Henri d'Anglebert. Był przedstawicielem stylu galant, wirtuozem gry na klawesynie. Należał do grupy tzw. klawesynistów francuskich kompozytorów, którzy przyczynili się do rozwinięcia faktury klawesynowej. Jest twórcą zbioru utworów na klawesyn Pièce de Clavecin, który zawiera ponad 100 suit. Dzisiaj usłyszymy preludium z jego suity G-moll. Późny barok reprezentował Joseph-Nicolas Pancras-Royer, francuski kompozytor, klawesynista, urodził się w Turynie, ale większą część życia spędził we Francji, gdzie w 1734 roku stał się maître de musique des enfants de France, muzykiem odpowiedzialnym za edukację muzyczną synów króla Ludwika XV. W 1753 roku objął prestiżowe stanowisko dyrektora muzycznego Chambre du Roi Pokojów Królewskich. W tym samym roku został mianowany dyrektorem orkiestry Opery Królewskiej.
komponował opery, ale jest znany przede wszystkim z cechującej się wirtuozerią i ekstrawagancją muzyki klawesynowej, a zwłaszcza z utworu La Marche de Sitt. W wolnym tłumaczeniu Przemarsz Kosy, tak byśmy to przetłumaczyli, zamykającego pierwszy zbiór utworów przeznaczonych na ten instrument. I posłuchamy dzisiaj właśnie tego utworu. A zatem kolejno zespół muzyki dawnej, zdobywca Grand Prix, Kasper Kubica, skrzypce Krzysztof Wydra, Pozytyw, program, Georg Friedrich Händel, sonata A-dur na skrzypce i basso continuo, później Dario Castello, sonata seconda a sopran solo. Później klawesynistka, zdobywczyni Grand Prix, Estera Laskowska, w programie Jean-Henri d'Anglebert, suite G-moll z tej suity Preludium i Joseph-Nicolas Pancras-Royer, La Marche de Sitt. Zapraszamy.
Za chwilę wystąpią laureaci pierwszego miejsca. Prokosz Piano Duo, kategoria duety fortepianowe. Skład Jehuda Prokopowicz i Eryk Koszela. Nauczycielka, nauczyciel Anna Boczar. Młodzi pianiści reprezentują Państwową Szkołę Muzyczną drugiego stopnia imienia Władysława Żeleńskiego w Krakowie. W programie ich występu kompozycja Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. To jeden z najwybitniejszych, najbardziej znaczących. Chodzi o postacie kompozytorów romantyzmu XIX-wiecznej Europy. Był twórcą niezwykle wszechstronnym, tworzył muzykę przeznaczoną na bardzo różne obsady wykonawcze i właściwie we wszystkich prawie gatunkach muzycznych uprawianych w pierwszej połowie XIX wieku. Stworzył nowy gatunek muzyczny, pieśń bez słów. Taka fortepianowa miniatura, będąca czysto instrumentalnym odpowiednikiem pieśni na głos wokalny z fortepianem. Do najważniejszych dzieł w jego twórczości, w twórczości Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, należą symfonie. Szczególne znaczenie w dziejach muzyki ma twórczość kameralna Mendelssohna, emocjonalna, pełna śpiewnych motywów, dynamiczna, często o dramatycznym charakterze. W programie dzisiejszego koncertu znalazł się utwór z 1841 roku, utwór dedykowany Klarze Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy, Andante i Allegro Brillant na cztery ręce, opus 92. Prokosz Piano Duo, zwycięzcy, laureaci pierwszego miejsca, Jehuda Prokopowicz, Eryk Koszela, Państwowa Szkoła Muzyczna drugiego stopnia imienia Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Za chwileczkę.
Szanowni Państwo, Prokosz Piano Duo kończy pierwszą część koncertu. Zapraszamy na 15-minutową przerwę.
Thank you.
partii solowej wystąpiła laureatka Grand Prix w kategorii obój Małgorzata Cieszko z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, nauczyciel Piotr Pyc. W programie Antonio Pasculli, koncert na motywach opery Gaetano Donizettiego La Favorita. Warto kilka słów poświęcić temu kompozytorowi, włoski oboista i kompozytor oczywiście znany jako Paganini oboju. Przez całe życie mieszkał na Sycylii, ale dużo podróżował oczywiście po Włoszech, także po Niemczech, po Austrii. Dając koncerty na oboju, prowadził popularne we Włoszech koncerty orkiestr symfonicznych, dętych, był autorem transkrypcji wielu utworów operowych na obój i fortepian albo harfę. Dzieła Pasculliego nie są łatwe. Wymagają niezwykłej wirtuozerii gry na instrumencie, jego utwory stale wykorzystują rozmaite ozdobniki. Wymagają od oboisty oddychania okrężnego. Ta technika oddechu cyrkulacyjnego pozwala na wydobywanie dźwięku przez dłuższy czas bez przerw koniecznych dla zaciągnięcia powietrza. Twórczość Pasculliego została zapomniana na początku XX wieku. Została ożywiona i przywrócona w nagraniach przez oboistów Heinza Holligera i Omara Sobolego. W części drugiej koncertu młodym artystom towarzyszy Polska Orkiestra Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa, dzisiaj pod dyrekcją Piotra Artura Wolanina. Przypomnijmy pokrótce, powstała z inicjatywy Jerzego Semkowa, jednego z najwybitniejszych dyrygentów polskich, utworzona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jest państwową instytucją artystyczną. Głównym jej celem jest stworzenie młodym muzykom szansy na debiut orkiestrowy i przygotowanie ich do pracy w podobnych zespołach zawodowych. W skład orkiestry wchodzą najzdolniejsi absolwenci Akademii Muzycznych, którzy nie ukończyli 30 lat. Od początku działalności artystycznej w 2008 roku orkiestra współpracowała z wieloma uznanymi dyrygentami, zrealizowała szereg rejestracji płytowych, radiowych, telewizyjnych, występowała na wielu estradach koncertowych, podczas licznych festiwali w Polsce, również za granicą. Jest członkiem Europejskiej Federacji Narodowych Orkiestr Młodzieżowych, także Zrzeszenia Filharmonii Polskich. W 2018 roku oficjalnie przyjęła imię Jerzego Semkowa. Misyjną powinność orkiestry świetnie ilustruje następujące zdanie. Chcemy, aby młodzi muzycy promowali kulturę polską na światowym poziomie, a ich entuzjazm, dyscyplina i radość tworzenia stały się wizytówką Polski na arenie międzynarodowej. Dopełnieniem tego stwierdzenia w dzisiejszym koncercie jest hasło Młodzi młodym, absolwenci Akademii Muzycznych, swoim młodszym koleżankom i kolegom ze szkół muzycznych. Za chwilę inna laureatka Grand Prix, tym razem w kategorii flet, Maria Sujka, nauczyciel Iwona Kałużyńska, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach. W programie muzyka François de Vienne, to francuski kompozytor, flecista, fagocista, był fagocistą w Operze Paryskiej, muzykiem na dworze kardynała de Rohan, członkiem zespołu orkiestralnego Loge Olympique, grał w orkiestrach Gwardii Szwajcarskiej, Gwardii Narodowej, Théâtre de Monsigny. W ostatnich latach życia uczył gry na flecie w konserwatorium paryskim, pisał utwory na orkiestrę, muzykę kameralną, komponował pieśni. Dużą popularnością cieszyły się jego opery komiczne. Jest autorem podręcznika gry na flecie. Podręcznik do dzisiaj zachowuje swą wartość pedagogiczną. A François de Vienne żył w latach 1759-1803. Ponad 200 lat minęło, czy około 200 lat, od kiedy stworzył ten podręcznik. Ciągle wartościowa pozycja. François de Vienne, część pierwsza, Allegro, z koncertu fletowego numer 7, E-moll. Maria Sujka, flet w partii solowej, laureatka Grand Prix. Solistce towarzyszy Polska Orkiestra Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa pod dyrekcją Piotra Artura Wolanina.
Za chwilę dwie kategorie, nie razem, osobno. Najpierw będzie śpiew Grand Prix. Szczepan Szostok, nauczyciel, doktor habilitowany, Sabina Olbrych-Szafraniec, diecezjalna szkoła muzyczna drugiego stopnia w Gliwicach. A później Gabriela Dudziak, kategoria harfa, również Grand Prix, nauczyciel Adrian Nowak, zespół państwowych szkół muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku Białej. Młody śpiewak proponuje dzieło Georga Friedricha Händla, Orlando, opera seria w trzech aktach, napisana dla Królewskiego Teatru w Londynie w 1733 roku. Podobnie jak w przypadku wszystkich barokowych oper seria, Orlando nie był wystawiany przez wiele lat, ale wraz z odrodzeniem zainteresowania muzyką barokową i historycznymi praktykami wykonawczymi od lat 60. XX wieku wraz z większością oper Händla otrzymał liczne inscenizacje zarówno na festiwalach, jak i w operach. Dzisiaj Orlando jest uznawany za arcydzieło Orlando, czyli Roland, wielki żołnierz armii Karola Wielkiego,
desperacko zakochuje się w pogańskiej księżniczce Angelice, która z kolei zakochuje się w innym mężczyźnie. Orlando nie może tego zaakceptować. Doprowadzony do szaleństwa grozi zemstą, okrutną rzezią. Powstrzymuje go magik Zoroastro, który ostatecznie przywraca Orlandowi zdrowie psychiczne. Powstają gwałtowne burze, które zaciemniają niebo i morza. Wtedy jaśniejsza gwiazda promieniuje i raduje każde serce. Silni mogą często błądzić, ale kiedy widzą swój błąd, to, co kiedyś było źródłem nieszczęścia, zamienia się w radość. A później laureatka Grand Prix w kategorii harfa, Gabriela Dudziak. Zagra utwór Marcela Lisiena Tournier. Urodził się, dorastał wokół muzyki, miał 5 braci, 2 siostry. Jego ojciec był wytwórcą instrumentów smyczkowych i wymagał od wszystkich swoich synów gry na nich. Tournier zaczął młodo, szybko czynił postępy. Do konserwatorium paryskiego wstąpił już w wieku 16 lat. Jego żona, René Lénard Tournier, była profesorem harfy chromatycznej w konserwatorium paryskim. Marcel ten instrument upodobał sobie szczególnie. Wyszkolił 2 pokolenia harfistów z Francji, Stanów Zjednoczonych, innych krajów europejskich, także Japonii. Skomponował ważny repertuar solowy na harfę. Rozszerzył techniczne i harmoniczne możliwości instrumentu. Jego utwory są regularnie wykonywane na koncertach i nagrywane przez profesjonalnych harfistów, a także często stanowią utwory próbne do konkursów harfowych. Zatem kolejno, kategoria śpiew, Szczepan Szostok, Grand Prix, aria Zoroastro, Sorge in Fausta, Una Procella z opery Orlando, później Gabriela Dudziak, Grand Prix w kategorii harfa, w programie Marcel Tournier, Féerie, Prélude et Danse. Errare mari sorta dall'errore.
qualche piano che dolore causa immenso il suo piacer. Causa immenso il suo una procella che oscurar fa il cielo e il mare spente Fausta poi la stella ogni corne fa goder ogni corne fa goder. Sorge in Fausta una procella, sorge in Fausta una procella, che oscurar fa il ciel e il mare. Spende Fausta poi la stella, con i corne fa goder, ne fa goder. Spende Fausta poi la stella, con i corne fa thank you.
Państwo, bardzo krzepiące są rozmowy kuluarowe. Myślę, że nie będę nietaktowny, jeśli zdradzę pochwały solistów adresowane do orkiestry, która genialnie współtworzy. Naprawdę bardzo miło takich słów słuchać. Jeszcze jedna uczestniczka, laureatka pierwszego miejsca, za chwilę wystąpi, ale zanim to się stanie, tak wymyśliliśmy, że chcemy, żeby akcent muzyczny zakończył dzisiejsze muzyczne spotkanie, koncertowe spotkanie. Stąd kilka słów w tym miejscu ode mnie, a później już tylko muzyka. Uczestnicy konkursu, laureaci, stają u progu, wierzymy razem z nimi, wielkiej kariery, długiej serii sukcesów na scenach krajowych, zagranicznych. To, co już osiągnęli, to oczywiście efekt talentu i bardzo ciężkiej, wielogodzinnej, miesiącami, latami pracy. Warto jednak podkreślić rolę rodziców, nauczycieli, pedagogów, wszystkich osób, które swą troskliwą opieką, wsparciem, mądrą radą przyczyniają się do rozwoju artystycznego swych podopiecznych. Do nich kierujemy słowa podziękowania. Ale szczególnie ciepło zwracamy się do wszystkich mam. Dzisiaj ich święto. Prosimy, by zechciały Panie przyjąć nie tylko nasze podziękowania, ale także życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i wytrwałości w kształtowaniu wartościowych postaw swoich córek i synów. Wszystkiego dobrego. W pierwszej części koncertu laureatów słuchaliśmy utworu młodego kompozytora polskiego Mateusza Tomiaka. Miło nam, że i w drugiej części, już na zakończenie, znalazła się muzyka napisana przez Polaka. Krystian Skubała, perkusista, kompozytor, dyrygent, pedagog, jest laureatem kilkudziesięciu konkursów wykonawczych oraz kompozytorskich o randze międzynarodowej i krajowej oczywiście. Stypendysta prestiżowych instytucji, jako solista koncertował w kraju, za granicą, uzyskał stopień doktora sztuki, jest nauczycielem gry na instrumentach perkusyjnych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Jako wykładowca współpracuje z Akademią Muzyczną imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Działalność kompozytorska przyniosła artyście liczne prawykonania jego utworów na terenie kraju, także poza jego granicami. Ta działalność obejmuje również utwory o charakterze dydaktycznym, między innymi na zamówienie Centrum Edukacji Artystycznej. Za chwilę laureatka pierwszego miejsca, kategoria perkusja, Amelia Salum, nauczyciel Andrzej Waloszczyk, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Tytuł utworu Krystiana Skubały – The Source of Everything. Amelia Salum na perkusji. Raz jeszcze Polska Orkiestra Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa pod dyrekcją Piotra Artura Wolanina. Koncert prowadził Andrzej Krusiewicz. Miło się było z Państwem spotkać. Bardzo dziękuję.
Thank you.